Kochani, witam was serdecznie w kolejnym filmiku. Witam was serdecznie w kolejnym projekcie Denko. Tak, wiem, jestem mistrzem denkowania. U mnie denko się pojawia częściej niż raz w miesiącu i kolejny raz udało mi się zdenkować naprawdę bardzo dużą ilość kosmetyków. Z reguły jest to ciężka to chyba. Z reguły jest to oczywiście pielęgnacja, coś co już zużywamy na bieżąco. I u mnie tak często projekty denka się pojawiają tylko dlatego, że ja po prostu bardzo sumiennie przykładam się do zużywania produktów do końca. Ja sobie nie robię zapasów kosmetycznych. Może jak widziałyście u mnie w łazience, właśnie tego nie było, podniosłem wam dalej filmiki, jeśli jeszcze go nie widziałeś, jesteście zainteresowane, co znajduje się właśnie w mojej łazience. I u mnie nie zobaczycie 15 kremów, 30 żeli pod prysznic, jak po prostu na bieżąco to dziękuję wam. Też nie robię takich filmików, że nie pokażę, kupiłam sobie pastę, czy kupiłam sobie żel pod prysznic, ponieważ to są rzeczy, które kupuję na bieżąco, a nie gromadzę po 30 sztuk zapasów i nie robię tylko po to, żeby robić dla was haul zakupowy, dlatego właśnie tak często są denka, a nie takie filmiki z taką pielęgnacją z Tesco, z Wilkinsona czy z innego sklepu, gdzie to właśnie dorwę. Już bez dłuższego gadania przejdźmy do pokazywania, aż nie czuję, że rymuję. Na sam początek udało mi się zużyć szampon. To jest szampon, który dostałam od Agnieszki na pierwszym naszym spotkaniu. Oczywiście od Agnieszki z Nottingham. Serdeczne buziaki, kochana, widzimy się ze mną, już się nie mogę doczekać. I co na temat tego szamponu? Szampon typowo fryzjerski właśnie marki Matrix. To jest taka ochrona przeciwko ciepłu suszarki, lokówki, prostownicy, po prostu przed taką stylizacją włosów. Agnieszka mi doradziła, żeby nie używać go zbyt często, ponieważ możemy nim bardzo obciążyć włosy. To jest produkt właśnie stricte fryzjerski, który używany zbyt często, można te włosy obciążyć i właśnie po prostu będziemy na pewno zawiedzione. To są dosyć drogie produkty, ponieważ z tego co ja kojarzę, to chyba taki sam szampon kosztuje 5-7 funtów na pewno, chociaż może więcej, na pewno Agnieszka napisze na dole imię. Poprawiam jeszcze do zestawu maskę. Dzisiaj właśnie używałam tego zestawu, ponieważ chciałam go już wykończyć. Też dzisiaj olejowałam włosy, dlatego one wyglądają w taki, myślę, dosyć fajny sposób. Ja ich nie prostowałam, tylko lekko je przesuszyłam suszarką. Też ostatnio mi bardzo włosy urosły, ale to myślę, że dzięki właśnie olejowaniu i dzięki temu tak kolejny raz udało mi się szybciej urosnąć. Bardzo fajny szampon, nie wykluczam, żebym go nie zakupiła ponownie, chociaż może tą inną wersję chyba Slick, którą Agnieszka używa i bardzo lubię, ponieważ ona ma przepiękne naprawdę włosy takie, że no tylko jej tych włosów zazdroszczę. Drugi szampon, który zużyłam, to szampon, który wam pokazywałam u siebie w bublach ostatniego miesiąca. To jest szampon z glisku, który ma nam włosy nadawać im objętość, jednocześnie je naprawiać. Skupiony za funta w Poundlandzie, 250 ml, też czasami taka końcówka, ale już go wyrzucam, miałam ochotę do niego wracać. Ładne opakowanie, bardzo gęsta, żelowa konsystencja, fajnie się pienił, jednak był niewydajny. Włosy umyte wieczorem, na drugi dzień rano były już po prostu tłuste, a umyte rano około godziny 14-17 u mnie już, 16-17 u mnie już zaczęły właśnie wyglądać na takie dwutrzyniowe, nieświeże, dlatego bubel nie kupuję ponownie. Mam też szampon, nie szampon, tylko odżywkę z tej samej serii, do której też na pewno nie wrócę, z którą się która po prostu nic nie robi i to jest po prostu taka strata pieniędzy. Na pewno kupię tą serię białą 19 Total Viper, czy coś takiego, którą poleca Anes UK, ponieważ ja mam tonik z tej samej serii do włosów, który bardzo lubię, o czym już pewnie wiecie. Udało mi się też zdenkować. To był właśnie grejpfrutowy peeling do twarzy z Neutrogeny, właśnie ta seria Pink Grejpfrut. Przepiękny zapach, mega wydajny produkt. Mi to opakowanie starczyło na jakieś 4-5 miesięcy codziennego używania rano lub wieczorem za 150 ml. Często możemy znaleźć te produkty na promocji 2 za 5 funtów albo coś około 3,5 funta. Normalna cena to jest coś około 4,50, także tak nieźle jak tak wydajny produkt. Jednak ja ostatnio byłam na takim badaniu skóry na wyspie Elizabeth Arden. Został mi przyłożony jakby do cery takie specjalne urządzenie, które by mierzyło gęstość, twardość, nawilżenie, elastyczność mojej skóry, wszystkie potrzebne rzeczy. Jeśli macie ochotę na ten filmik odnośnie samego tego właśnie badania, to dajcie mi znać, chętnie dla was taki filmik nakręcę. I właśnie tam na tym badaniu muszą to, że zbyt mało zużyłam swój na skórę, że używam zbyt delikatnych produktów, także jeśli macie jakiś taki hardkorowy zdzierak, który możecie mi polecić, może być również z Polski, ponieważ mogę poprosić mama o jego kupno, to
napiszcie mi to koniecznie na dole, a chętnie go sobie kupię. Szukam właśnie czegoś bardzo mocno złuszczającego. Poza tym planuję też kupić ten tonik, Glow Tonic z Pixi, który właśnie sam sobie już złuszczający, ale też chciałabym peeling, także proszę Was o, żebyście mi doradzili, ponieważ na chwilę obecną nic takiego u siebie nie mam. Skończyłam też, niestety, ubolewam na tym płyn micelarny z Garniera, mój ulubiony, kochany, robiłam jego test na żywo. Zostawiam link na dole, chyba robiłam już w grudniu. Bardzo dużo z Was go kupiło. Bardzo dużo z Was jest zadowolone. Cena jest świetna, też często jest na promocji za jakieś 3 funty, za 400 ml. Bardzo wydajny, świetnie zmywa każdy makijaż, nawet jakieś produkty wodoodporne, których czasem używam do swoich oczu. Nie podrażniam, jeśli w te oczy wchodzi, no absolutnie nic złego się nie dzieje, żadnych zaczerwienień, podrażnień po nim nie dostaniecie, także ja Wam go serdecznie polecam i też teraz szukam czegoś do, na pewno to kupię ponownie, ale też szukam czegoś do demakijażu, także może mi coś polecić i chciałabym spróbować coś nowego, ponieważ tutaj też, co Wam pokazywałam na Instagramie razem z Garnierem, skończyłam właśnie taki żel, to był żel oczyszczający do skóry wrażliwej, bezzapachowej. Na początku ja Wam wspominałam, że czułam w nim taki zapach właśnie plastiku, ale on po jakichś 2 tygodni się ulotnił. Myślę, że na jakieś 3 miesiące wystarczyło mi to opakowanie, dokładnie nie wiem, ale myślę, że 3 miesiące codziennego wieczornego zmywania całej twarzy, zmywania oczu, świetnie to robił. Dodatkowo pompka, co było dużym plusem. Pojemność 150 ml też kupiłam na jakiejś promocji, chyba za coś koło 3 funty w sklepie Superdrug, ponieważ ja w butcie widzę jedynie Palmersa, ale do twarzy, do ciała, a nie do twarzy. To jeszcze była fajna formuła, ponieważ to było z aloes, z peptydy i witamina E. Jednak on już pod koniec, kiedy wszedł mi kilka razy w oko, ponieważ on się dosyć mocno pieni, kiedy wszedł mi w oko, tak niesamowicie wysuszył spojówkę kilka razy pod rząd, że ja po prostu nie wiedziałam, co się z tym moim okiem dzieje. Było tak przesuszone, tak mnie bolało. Każdy ruch to było takie tarcie, abym papierem o papier ścierny pocierała. Dlatego no, nie kupię go już ponownie ze względu na to, że się dostałem sieci do oczu, to później pod koniec strasznie mi tą spojówkę przesuszał, co było bardzo niemiłe i bolesne. Dlatego na pewno do zmywania twarzy wróci Garnier, kiedy wykończę ten nieszczęsny żel micelarny z L'Oreala, a do twarzy szukam czegoś jakiegoś. Myślę o tych jakichś olejkach, które ostatnio Kasia polecała ten z Maka, ale on jest dosyć drogi, także nie wiem. Będę szukać. Zużyłam też dezodorant. To jest dezodorant z Balei, o ile dobrze myślę, rozumiem opakowanie, to była malina i trawa cytrynowa. To był dezodorant bez aluminium, 24-godzinny. Powiem Wam, że on fajnie odświeżał, ale nie chronił. Ja go tak czasem używałam, nie wiem, po południu, tak żeby gdzieś tam odświeżyć, czy jak wychodziłam z pracy, miałam go w torebce. Bardzo ładny zapach, ale dla mnie zbyt słaba ochrona. Jeśli tutaj chodzi o ochronę, coś co lubię, co się u mnie sprawdza, tutaj aż 2 opakowania, ponieważ jedno miałam w torebce, a drugie miałam właśnie w łazience. To Dove Invisible Dry, to testowane na 100 kolorach i faktycznie on się na kolorach nie odciskuje, bardzo szybko wysycha, to jest właśnie taki antyperspirant do podpachy, świetna ochrona, serdecznie ale go polecam. Mam do torby, mam tu kilka jakichś opakowań, tutaj jest opakowanie po maszynkach z Gillette, to jest ta seria Simple Venus, one były beznadziejne, to było dosłownie jednorazówki, które jednorazówki wystarczają mi na 2-3-4 razy, te jednorazówki dosłownie po jednym razie musiałam wyrzucić, także bardzo niewydajne, ponieważ nie kupię ponownie, bardzo lubię, jak już wiecie, pewnie te takie maszynki z mydełkami Venus for olej czy coś takiego. One kosztują z reguły 5 funtów na jakiejś promocji, ale wystarczają mi na miesiąc bardzo częstego używania, a to takie typowe jednorazówki. Tutaj też zużyłam opakowanie 50 płatków. To były te takie owalne płatki właśnie z Tesco. Więcej nie powiem, że Tesco kosztowało funta, a Wilkinsonie są za 50 pi, a jest dosłownie ta sama jakość, ale już byłam zdesperowana i musiałam je kupić. Pasta Blendamed, to jest jaka wersja, jakaś Active Antical, nie, rozjaśniająca, wybielająca, Maximum Protection, ble, ble, ble. W każdym razie u mnie zawsze pasta to tylko Blendamed, ja inną pastą myjąc zęby, mam wrażenie, że one są nieumyte, są do tej pasty przyzwyczajona od lat, od dziecka i używam zawsze ją kupy i po nią sięgam, także zawsze u mnie jest pasta Blendamed i z reguły rzadko Wam pokazuję pastę, nie wiem dlaczego, a zęby myję. Dalej, myję, coś zostanie przy myciu, tutaj olejek pod prysznic, taki żel z olejkiem, to był olejek arganowy, manula i olejek z almond, z migdałów. To jest ta marka Raikwat i jestem
na 90% przekonana, że to jest właśnie polski odpowiednik firmy Luxia. Bardzo fajnie, dodatkowo nawilżał 250 ml. Jeśli chodzi tutaj o skład, oczywiście na drugim miejscu są SLS-y. Gdzieś tak po środku znajdują się te olejki, które są tutaj napisane z przodu, ale fajne, myślę, że warto. I tak jak już kiedyś wspominałam się w którymś z filmików, jeśli nie lubicie się balsamować, to jest fajna opcja na lato, ponieważ mamy dodatkowe nawilżenie. Tutaj już tak mam z wierzchu też trochę innych rzeczy do mycia. Też udało mi się zdenkować coś, co sam od Ani, od Anesthesia UK, to jest Niva żel pod prysznic z olejkiem żożoba oraz odświeżającym zapachem wody kokosowej. To nie jest krem kokosowy, trzeba przeczytać też to, co pisze na dole, także nie wprowadzajcie ludzi w błąd. I to jest właśnie bardzo fajny, kremowy, fajnie się pieni, ładnie pachnie. Ponownie, ponieważ to jest zapach kokosa, który jest taki ładny, lekko wyczuwalny, jest taki nachalny czy przytłaczający, jak na przykład ten krem z The Body Shop, który był po prostu tragiczny, bardzo mi się nie podobał. Czy mam, o tutaj mam jeszcze przy okazji jedną rzecz też do mycia ciała, to był żel pod prysznic z Balei, tutaj była wersja chyba właśnie aloes i sól morska, lemongrass i trawa morska. Ja to dostałam w paczce z Niemiec od Beaty, albo od Moniki, już teraz nie pamiętam, ale zapach był taki bardzo mój, taki świeży, odświeżający. Ja uwielbiam aloes, uwielbiam trawę cytryną, to są zdecydowanie moje nuty zapachowe, bardzo fajny, wydajny, 300 ml, także o 50 ml większy niż ten z Niva, a opakowanie mi się wydawało, że bardzo zbliżone. Ja też Les Balea lubię, chociaż nie wszystkie, najbardziej mile wspominam tą wersję tropikalną z takim tukanem, który pachnie po prostu obłędnie. Jeśli miałam jakieś okazje, to chętnie bym go sobie kupiła ponownie. Tutaj jeszcze niestety wykończyłam odżywkę z Nivea, to jest ta Long Reaper, nowa formuła, i to jest faktycznie nowa formuła, o której ja już wspominałam Wam chyba w ulubieńcach, ponieważ ona inaczej pachnie, ale równie fajnie nawilża, wygładza włosy, włosy są zupełnie takie lejące, naprawdę rewelacyjne. Jeśli macie długi włosy, to Wam polecam spróbować. 200 ml zapach zmieni, do końca mnie nie odpowiada, ale nie utrzymuje się on zbyt długo na włosach, dlatego naprawdę duży plus za działanie. Tak nakładam od uszu w dół, zostawiam jakieś 5 minut i naprawdę włosy są takie lejące, sypkie, bardzo lubię i na pewno kupię ją ponownie. Tutaj też wykończyłam, wgniotłam do końca, to nie jest tak, że nie rozcięłam po prostu, bo już mi się nie chciało. To był taki antycelulitowy krem wyszczuplający, uniedrzeniający z Farmony, który, tutaj Wam może pokażę opakowanie, jak on wyglądał. 200 ml, ja to dostałam od Ani, jakieś chyba mam, kiedy mam w Melton, jakieś 3 tygodnie temu. Ja używałam 2 razy dziennie, dlatego tak szybko udało mi się go zużyć. Bardzo przyjemny, ziołowy zapach. Ja bym powiedziała, że tutaj wyczuwam jakąś takie właśnie coś podobna nuta, jak jest Normaderm z Vichy do mycia buzi, ale nie do końca, ale to jest taka nuta zapachowa, czyli coś ziołowego. Fajnie, szybko się wchłania i powiem Wam, że on nawet bardzo fajnie ujednił to ciało. Ja akurat mam to szczęście, mimo że mam taką wagę, jaką mam, to nie mam celulitu, jest on naprawdę bardzo mały, dlatego nie powiem, czy on ten celulit usunął, ale bardzo fajnie nawilżył, bardzo to ciało, fajnie to ciało ujednił i też stosowany na biust bardzo fajnie, bo tak jakby podniósł, mogę powiedzieć, dlatego jeśli bym miała okazję, to bym go kupiła ponownie. Bardzo fajny kosmetyk, jeśli szukacie czegoś ujędrniającego, to myślę, że jak najbardziej. Tutaj też zużyłam opakowanie chusteczek. To są takie zwykłe chusteczki z Tesco, które miałam, nie z Tesco, z Butsa, które miałam u siebie po prostu w szufladzie, kiedy zmywałam podkład z ręki, wtedy ich używałam. Żadna filozofia. Kolejne opakowanie to coś, co już chyba też Wam pokazałam już w 3 czy 4 projektach Denko. To Carex Complete Protect Moisturizing. Co to za język. Wersja nawilżająca. Świetne mydło za 333 ml. Taka dziwna pojemność, która jest 33% gratis. Świetny żel, nie żel, świetny mydło do rąk, które dodatkowo przepięknie pachnie, to jest ten zapach jak te granulki zapachowe o zapachu Anioł Stróż. Bardzo fajne mydło i teraz mam jakieś inne, które mi tak ręce wysusza i też Wam pokazałam je, że chyba na gdzieś tutaj za chwilę będzie. Albo nie, chyba czekaj jeszcze, co tak śmierdzi, jest takie stokrotkowe, także nie kupię więcej. Dalej, jedźmy dalej, że ten filmik nie trwał zaś nie wiadomo ile, ale już pewnie tak trwa z 20 minut, bo ja u mnie Denka z reguły tyle trwają. Dalej, lakier do włosów, Schwarzkopf Got To Be Too Sexy Big Volume Push Up.
Bardzo duża pojemność, 300 ml, piękny zapach malinowy, jednak po tym lakierze moje włosy szalały. Ja go mogłam tylko używać gdzieś, na przykład chciałam go spryskać na, tak od ucha w dół, żeby te włosy pognieść, żeby jakoś nadać im struktury. Za każdym razem, kiedy go wsikałam gdzieś na takiej, wiadomo, odpowiedniej odległości na swoje włosy, to tutaj przy linii, przy skroni zaczęły mnie, pierwnie swędziały włosy, swędziały mnie, później zaczęło mnie jakby płatami skóra schodzić, robił mi się jakiś taki dziwny, to nie był łupież, to była po prostu taka reakcja alergiczna. Jego tutaj jeszcze trochę w środku jest, ale nie chcę się z nim męczyć, wrzucam go, mam teraz swój Taft zielony, to jest moim ulubionym szamponem, co są szamponem, lakierem do włosów, także tego Wam nie polecam. Dużo dziewczyn go lubi, ale u mnie bywało pierwszy raz, miałam taką reakcję jakąś alergiczną, że tak mi wszystko swędziało, to takimi płatami mi skóra odchodziła, także wyglądało to źle i cały czas mi się to sypało i nie byłam w stanie przez długi okres się tego pozbyć, dopiero kiedy zaczęłam zaś włosy olejować, to mi to zeszło. Tutaj też jeśli chodzi o włosy, o olejowanie, dwie próbki zużyłam, które dostałam od Ani, od Anis UK. Oczywiście Ultimate Blend to była właśnie ta wersja z czystym olejem kokosowym. Bardzo fajny, przepięknie pachniał. Jednak tutaj ten skład nie jest do końca tak naturalny, jakbym oczekiwała tego od olejku, dlatego myślę, że go nie kupię. Ale Ania ma swoje blond włosy, też zużyła kilka próbek. Tutaj były dosyć duże próbki, ponieważ aż 3,5 ml i to wystarczyło na dwa razy taka jedna saszetka. Myślę, że całkiem w porządku, ale ja wolę takie bardziej naturalne olejki. Na przykład ten olejek, który mam też z Got To Be, którego używam od grudnia, jest po prostu nie do zużycia. Ta właśnie wersja z olejkiem arganowym, też go dzisiaj mam u siebie na końcówkach. Myślę, że włosy wyglądają całkiem, całkiem fajnie. Tutaj też zużyłam ziele Intima, płyn do higieny intymnej, wersja bluzkiniowa z pompką. On kosztował coś koło chyba funta właśnie w polskiej hurtowni spożywczej, ponieważ tam też są często w polskich sklepach u nas produkty marki Ziaja. Fajne to jest coś, co mi pod prysznicem musi być. Nie wyobrażam sobie swojej codziennej higieny po prostu bez używania takich płynów, także też go zużyłam. Zużyłam coś, nad czym ubolewam. To jest Liren, balsam brązująco ujędrniający, bym to bardziej nazwała lotion, ponieważ to bardzo słabo moim zdaniem nawilża, ale bardzo szybko, też moja wersja to jest ciemna karnacja i to Wam polecam, ponieważ to do jasne jest, musicie się więcej aby napracować. Za 250 ml, co ma około w Polsce 17 zł, o ile dobrze pamiętam, rewelacyjny produkt, który ja też używam na twarz, po którym mi nie wysypuje, którym bardzo szybko uzyskałam fajną paleniznę, nie muszę do końca jakby pamiętać, żeby równomiernie rozłożyć produkt, ponieważ on nie zostawia smug, równomiernie się wchłania, w momencie kiedy już jakby nasmarujemy jedną nogę, to już druga jest sucha. Także szybko się wchłania, bardzo fajny, bardzo szybko uzyskujemy nim fajny efekt. Skład ma dosyć długi, ale no też na drugim miejscu tu widzę parafinę, dlatego no nie dziwię się, że to jest tylko takie złudzenie chwilowego nawilżenia, ale stopniowe nadawanie opalenizny jak najbardziej polecam Wam serdecznie, uwielbiam. Mam teraz ten zdaw i mimo, że to jest taka bardziej taka gęsta, kremowa, zbita konsystencja, to ten zdaw jest jakiś taki, że po chyba trzech dniach z rzędu, kiedy go używałam, miałam takie zacieki na łokciach i na kolanach i wyglądało to śmiesznie. Tym bardziej, że też nie miałam żadnego peelingu w tym podprysznicy i musiałam się z tym męczyć. Zużyłam też serum z PEZ, to jest to serum z potrójnym kwasem hialuronowym za 30 ml. Mam teraz drugie opakowanie, świadczy tylko o tym, że to jest naprawdę rewelacyjny produkt. Mówiłam o nim osobno w tańszych zamiennikach. Porównałam Wam go do Hydralurinu. I też pod niego ja ten film, żebyście mogły sprawdzić pełną moją opinię na temat tego produktu. Zostawiam Wam też na dole linki do miejsc, gdzie możecie go kupić. Polecam serdecznie, bardzo fajnie się u mnie sprawdza. Tutaj mamy coś jeszcze. Tutaj jest jeszcze jakieś opakowanie po wacikach kosmetycznych. To były takie waciki z Waitrose. One były jednak takie standardowe, okrągłe i one u mnie się nie sprawdziły. Bardzo szybko mi poszły i nie znoszę po prostu tych małych wacików. Zużyłam też opakowanie, jak co miesiąc staram się coś takiego zużyć. To było właśnie ta Rival The Rub Hydro, wersja niebieska nawilżająca. Bardzo ją lubię, bardzo fajnie mi mocno nawilża. Skład nie jest długi. Ja właśnie raz w miesiącu staram sobie, nie staram się, ale robię sobie taką właśnie kurację z tymi kapsułkami, używam wieczorem pod serum zamiast kremu.
rewelacyjne, cena 5 zł, polecam Wam serdecznie, jeśli próbowałyście. Nie polecam Wam z tej serii maseczek, one u mnie nie sprawdziły, oraz tej serii anti-aging, która jest w żółtych kapsułkach, która u mnie nie sprawdziła się, ponieważ one się mega długo wchłaniały i za bardzo nie widziałam żadnych efektów, a potem na drugi dzień skóra była taka miękka, jędrna i naprawdę bardzo, bardzo fajna. Tutaj już mam trochę kolorówki i kilka zapachów, takich rzeczy pielęgnacyjnych. I na sam początek co wyrzucam? Wyrzucam lakier. To jest lakier z Vibo Express Grow, odcień taki piękny, limonkowy, ze standardowym, o, mam nadzieję, że tu widać, małym pędzelkiem. Dlaczego go wyrzucam? Ponieważ mimo, że on się fajnie dosyć długo trzymał, ponieważ przecież około 4 dni bez odprysków, to ten kolor wyglądał całkowicie inaczej w opakowaniu, całkowicie inaczej na paznokciach. Na paznokciach on miał krycie takie zadowalające przy 4 warstwach, ale wyglądał jak, ja Wam już mówiłam, on miał jakaś choroba, jakieś wymiociny, jakieś gluty, po prostu coś okropnego, dlatego pierwsza się spotkałam, że było aż tak duże przybicie w tym, co jest na butelce, a w tym, co poziomie na paznokcie, dlatego go wyrzucam i nikomu go nie dam, ponieważ nie chcę, żeby żona z moich koleżanek zrobiła sobie krzywdę. Dalej, tutaj, o, tutaj jeszcze widzę jakieś próbki, o, i to było coś fajnego. Mimo wszystko dwie próbki i jedna próbka wystarczyła mi na jedną nogę, druga na drugą nogę. To było takie czekoladowe brązujące masło do ciała z Organic Spa and Wellness. Przepięknie pachniało taką gorzką, gęstą czekoladą i już naprawdę po jednym użyciu, po jednej aplikacji ja widziałam różnicę, że te nogi były fajnie przybrązowione, dlatego może kiedyś skuszę się na ponadmiarowe opakowanie. Także fajnie, że taką próbkę miałam możliwość wykorzystać. Tutaj też wyrzucam już samo z opakowania, ponieważ rzęsy poszły po imprezie od razu do kosza. To są rzęsy oczywiście Demi Wispy z Ardell. Ja Wam polecam też te rzęsy kupować na eBayu, ponieważ tam są często po 3 funty ze mną wysyłką, także po co przepłacać. Warto sprawdzać na eBay. Uwielbiam, mam kolejny zapas tych rzęs, kupiłam je też na właśnie w TK Maxie za 2,99 nowe, nieśmigane opakowanie, także rzęsy na ślub też już mam kupione. Dalej tutaj z takich rzeczy jeszcze kosmetycznych, tutaj wyrzucam już zużytą gumeczkę, to jest gumeczka od Zalotki, co jakiś czas ją wymieniać, a miałam kilka w zapasie, także wymieniłam ją sobie. Tutaj też zużyłam kilka, ale sobie tylko jeden z takich pilniczków, co dostałam od chłopaków, od Piotka i Łukasza, których też pozdrawiam. To są takie pilniczki, które musicie znaleźć w funciaku i tak jeden pilniczek, to tam w paczce jest 6 albo 12 sztuk. Jeden pilniczek zacznę taki jeden manikur dłoni, ponieważ tutaj ta powierzchnia się bardzo szybko tępi i ściera, dlatego to są takie jednorazówki, ale myślę, że też fajne na wyjazd czy do torebki. Tutaj też wyrzucam coś, co dostałam właśnie od przyjaciółki, to spróbowałam, ponieważ u niej się to nie sprawdziło. To był kosmetyk z Avonu, odcień light, made in China oczywiście, 24 miesiące do zużycia i to był taki właśnie stick, gdzie tutaj mamy, to ja Wam to pokażę, mamy pędzelek i w środku, w momencie kiedy go tak, o, widzicie, jak to się pyli, kiedy go wysypiemy na rękę, z tego pędzla wyskakuje nam bronzer, który możemy później aplikować i tak dalej. Ale samo to, że tego pędzla nie można wyprać, ma to strasznie taki duszący, pudrowy zapach. Kolor jest bardzo ciepły, rudy. Postanawiam to po dwóch próbach wyrzucić, ponieważ no nie jest to zbyt przyjemna ani fajna aplikacja, kolor też nie jest grzechu warty, dlatego jakiś taki stick z Avonu z bronzerem wyrzucam. I tutaj zostało mi Wam do pokazania kilka zapachów, zużyłam kilka tart z Janki, pierwsza to jest Rival Wallace, bardzo piękny zapach, taki właśnie pokazuję Wam obrazek, czyli las, rzeka, zachód słońca, gdzieś tam w tle lecące stado ptaków, świeży. Bardzo piękny zapach, naprawdę ja je lubię. Ja je też kupuję, już kilka razy mówiłam, na eBayu. W takich 10 w paczkach po 10 tart. I to czasem są do kupienia wersje fresh, flora, food, spice, co tam lubicie. Też mam sobie na dole link do eBaya, że się mogli sprawdzić, co mam dokładnie na myśli. Tutaj też zużyłam od Ani, dostałam taką tartę, to jest seria Simple Home dla Azdy czy dla Tesco, o zapachu gruszek, bardzo fajny, odświeżający, tak naprawdę gruszkowy, soczysty zapach. Costa Waters, czyli taki, bym powiedziała, taki zapach
zatoki, jednocześnie bardzo mocny i męski, co się na zasadzie, jak są te zapachy, na przykład Midnight Summer Night. To było coś bardzo podobnego, tylko bardziej takiego dziennego. Z Janki też tutaj wyrzucam Island Spa, to był taki zapach do samochodu, który mieliśmy, jednak ten zapach już po dwóch czy po trzech dniach ja go nie czułam, także już miałam kilka tych zapachów samochodowych. To są buble, ponieważ nie pachną w ogóle. Tutaj jest zostawione pokrywka, żebym pamiętała Wam pokazać. Tutaj też zużyłam właśnie świece, to jest Pineapple Kalian, to przefantastyczny zapach. Jeśli bym miała powiedzieć, jaki zapach jest mój, to na pewno bym powiedziała, że to zapach Acai Wish, zapach słodkie truskawki, zapach Pink Sand oraz właśnie ten Pineapple Kalian. To już ten zapach miałam w zeszłym roku. Przefantastyczna świeca, bardzo intensywny, ale jednocześnie no, idealny zapach ananasa. Ja za bardzo ananasu nie przypadam, ale ten zapach uwielbiam, uzależnia na lato, jest genialny. Po prostu idźcie, jeśli będziecie mieli okazję powąchać, jak on pachnie. Jak widać, słoik wyczyściłam i mieszkają w nim teraz moje pędzle, które za chwilę wędrują do prania, ponieważ są właśnie zużyte. Tutaj też zużyłam świeczkę, którą możecie zobaczyć, jak się wypalia. To jest świeczka z Funciaka, którą są od Ani. To jest ta świeczka Chupa Chups, która nie pachnie niczym, nie pachnie w ogóle, nie pachnie na powierzchni pokoju dwa nad go, nawet ją raz specjalnie zapomniałam w łazience, która jest u mnie najmniejszym pomieszczeniem i ja nie czułam jej w ogóle, chyba że bym tak nad płomieniem stała i próbowała coś pomachać, to bym tam, no, pachnie jak, nie wiem, wiśniowy Chupa Chups, ale tak to nie pachnie w ogóle, nierówno się wypala, kopci się. Nie polecam, uważam, że za funta już lepiej kupić sobie tartę. I tutaj ostatnia rzecz, którą też niestety zużyłam, ale na pewno kupię ponownie. To był taki dyfuzor zapachowy z... Dalej, fantastycznie pachnie z Tesco, marki Tesco. I ja właśnie miałam tą wersję z białą kokardką i to był zapach takich świeżych kwiatów, takiego ciepłego poranka, ciepłego domu, gdzie dopiero się wstaje i słońce nam przez okno pada. Przepiękny zapach. Ja go zawsze trzymałam albo na łazience, albo później przy drzwiach wyjściowych. Każdy jak wchodził, to wchodził właśnie takim miłym zapachem do mnie, do domu. Torba już pusta. Film na pewno trwa bardzo długo, ale już nie przedłużając, poproszę Was, żebyście napisali mi, co wydenkujecie, czy Wy macie zapasy, czy jednak systematycznie się przykładacie do zużywania produktów, które macie u siebie w łazience i czy coś, co tutaj miałyście, może u Was też gościło i jak się sprawdziło. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Buziaki, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.